Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się nową kartą, czyli Łotrzy. Kiedy to nagrywam, są chyba już 2 albo 3 dni do momentu do wejścia tej karty do gry dla wszystkich. Niektórzy już z was zdobyli tą kartę podczas challenge'u, który był dostępny. Niektórzy zdobyli tą kartę kupując ofertę, która była w sklepie. Ja też sobie zakupiłem tą skrzynię, żeby zdobyć właśnie kartę pod ten odcinek, żeby już zacząć nagrywać o tej karcie. Więc dzisiaj zajmiemy się łotrami. Zobaczymy ich z tej karty statystyki, zobaczymy, porównam ją do innych kart, a na sam koniec znajdę jeden deck i zagram nim na arenie i zobaczymy, jak mi się to opłaci, jak mi się sprawdzi ten deck. Powoli będziemy szukać decku, bo uważam, że ta karta jest warta waszej uwagi, mojej uwagi. Jeżeli takie materiały wam się podobają, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, żeby jak najwięcej i największy zasięg ten film miał, żeby YouTube troszeczkę w końcu zaczął doceniać normalne kanały. Normalne kanały, w jakim sensie? Dobra, więc zacznijmy rozmawiać na temat tej karty. Czyli mamy tak, mamy chłopaka i mamy dwie dziewczyny w tej kardzie, czyli Rascal Girl i Rascal Boy. Nie wiem, czy to nawet poprawnie wymawiam. Więc zobaczmy ich statystyki. Mamy jednego chłopaka, dwie dziewczyny w tym zestawieniu. Jak wyglądają statystyki dziewczyn? 216 punktów życia. Będę się zajmował levelami turniejowymi, czyli 9 level. Tak, 9 level, upewnię się. I damage mają 110, uderzenie 1 na 1,1 sekundy, czyli nie są takie złe te dziewczyny, ale mają swoje minusy i plusy, o których porozmawiamy w tym odcinku. I zasięg 5 kratek. Teraz chłopak, on ma bardzo dużo HP, może robić za tanka i to bardzo dobrego tanka, 1600 punktów życia, damage 110, 1,3 sekundy uderzenie, więc nie jest taki zły, jeżeli chodzi o, można go wziąć pod tanka. Postaram się tą kartę, i w ogóle kosztuje 5 eliksirów. Powiem wam szczerze, że zrobię wam takie porównanie i według mnie te 5 eliksirów nie jest za dużo, nie jest za mało, a zaraz wam powiem dlaczego, w jakim porównaniu. Będę porównywał tą jedną kartę do zestawu dwóch kart, czyli Archerka i Knight. Będę porównywał to do tej karty. Dlaczego? Dosyć dużo osób właśnie w internecie, zwłaszcza na Redditie, też porównuje właśnie kartę Łotrzy do połączenia właśnie rycerza z archerkami i myślę, że jest to dobre połączenie. Patrząc właśnie na tutaj, na te levele 9, właśnie rycerza, 1350 HP, czyli nie jest tak wcale mało. Damage ma 159, więc ma ciutkę, sobie tutaj rozpisałem, ma ciutkę większy damage, ale mniej punktów życia. No i troszeczkę szybsze uderzenie od łotra, od tego chłopaka, czyli 1,2. Nie jest tak źle. Patrząc na archerki, na 9 poziomy, 254 punktów życia. Łotrzyce mają 216 na tym poziomie, ale archerki mają mniejszy damage, 86, a łotrzyce mają 110 i mają podobne, łotrzyce szybciej uderzają, bo mają 1,1, a archerki 1,2, czyli tutaj można powiedzieć, że wygrywają jeżeli chodzi o damage, ale przegrywają jeżeli o punkty życia i to jest bardzo też na to ważne, żeby zwrócić na to uwagę. I w ogóle te dwie karty, zestaw tych dwóch kart, mamy za 3 jest 6 eliksiru. Łotrów mamy 5 i łotrów mamy jednego na slot, jedną kartę na slot, a tutaj nam 2 sloty zajmuje, więc w porównaniu do łotrów mi się zdaje, że to będzie mniej więcej dobre porównanie, ale tutaj jeżeli chodzi o to, wygrywają, jeżeli o sloty, to wygrywają łotrzy, bo możemy sobie dobrać jeszcze dodatkowo jakąś kartę. Fakt faktem, że to kosztuje 5, no i troszeczkę nam może też popsuć, jeżeli chodzi o pozytywny eliksir. No i tutaj mamy 3 na 3, czyli 6, to jest 6 po prostu, jakbyśmy chcieli obydwie karty wyrzucić na mapę. No ale to jest kwestia tylko do grania tego. A teraz wam pokażę właśnie porównanie tych
par, jak wypadają w testach. Jeżeli on dla was przygotowany właśnie filmik, porównamy te dwie pary. Zobaczcie, najpierw muszę sobie rzucić rycerza i zanim arczerki, żeby ta para powstała, już idzie archer, idą arczerki, idzie rycerz. I zobaczcie, tutaj mam rascals, czyli właśnie łotrów wrzuconych. Chłopaki właśnie robią za tanki. Tutaj troszeczkę szybciej zaczęły strzelać łotrzyce. Ale można powiedzieć, że podobnie, zobaczcie, nie, podobnie, szybciej sobie radzą zwierzom. I tutaj nawet właśnie ten chłopak, dzięki właśnie tej przewadze HP, wygrał, jeżeli chodzi, jeszcze został na mapie dłużej, więc te łotrzyce mają troszeczkę większą ochronę. Jakby nie patrzeć, jest to różnica 250 HP, co robi swoje, więc na przewagę właśnie łotra, bo rycerz ma 1350, a łotry 1600, więc tutaj troszeczkę właśnie ten HP może więcej robić, jeżeli chodzi o tanki. Dobra, ale przejdźmy sobie do porównania, do sprawdzenia kolejnych rzeczy. Kolejnym testem, który zrobiłem, postanowiłem sprawdzić, jak dana para, czyli łotrzy i właśnie rycerz z arczerkami, poradzą sobie z samą peką, z dużą peką. Czy pozwoli to te zestawienia, które zestawienie wygra, po prostu potrafi lepiej obronić nas przez taką, powiedzmy, właśnie peką. Więc ja wiem, że atakujemy często wieloma kartami, ale to są takie porównanie, która para sobie lepiej poradzi. Zobaczcie, tutaj chłopak więcej może od tej peki oberwać. Peka musiała sobie poradzić na 3. I teraz, i zobaczcie, przeżyły, dziewczyny przeżyły. Więc tutaj dziewczyny przeżyły i zobaczymy zaraz chwilę, jak kolejna para, czyli rycerz z arczerkami, sobie poradzi w tym zestawieniu. No i już mam przygotowany właśnie dla was materiał z drugiego pojedynku. Peka sobie podążam, tutaj rycerza już powoli właśnie widzicie szykuje, żeby poszedł na mapę arczerki i zobaczymy, jak teraz sobie tutaj poradzi. Peka na raz, na dwa, zobaczcie, Peka tutaj już na dwa razy tylko wzięła właśnie Knighta, czyli tutaj już ta przewaga eliksiru łotrów robi swoje. I zobaczcie, Peka zanim zginęła, nie doszło oczywiście do naszej wieży, ale arczerki i ten chłopak, i rycerz zginął. Więc sami możecie sobie wywnioskować, że nawet zostały nam te dwie dziewczyny w obronie, czyli już mamy dodatkowe karty, jeżeli chcemy wyprowadzić jakiś atak. Więc tutaj myślę, że ta karta w tym połączeniu wygrywa i według mnie można właśnie tą kartę zastąpić, te dwie karty, czyli rycerza i arczerki, zastąpić jedną kartą, a dodatkowo slot zapełnić jakąś inną kartą. No dobra, ale mówiłem wam, że każda karta ma swoje plusy i minusy, więc teraz pokażę wam takie naprawdę minusy właśnie jeżeli chodzi o dziewczyny, bo ponieważ te łotrzyce mają mniej HP od arczerek, więc one są bardziej podatne na, powiedzmy, zapa i loga. Jak one wypadają, zaraz zobaczycie. Już mam dla was przygotowany pierwszy materiał, czyli właśnie jak wyglądają dziewczyny łotrzyce kontra właśnie log. Zobaczcie, log zabija je od razu. Log zabija je od razu. I to jest właśnie minus tej karty, że można łatwo te dziewczyny tutaj zniszczyć. To właśnie mają mniejsze HP, ale mają troszeczkę większy damage, co powoduje, że trudno będzie na pewno nam dobrać kartę, którą chcemy używać, ale według mnie to zestawienie może zyskać na popularności. Zobaczmy teraz, jak arczerki będą się zachowywać. No i już mam ten film dla was naszykowany. Zobaczcie, leci log, arczerki przeżyły i tutaj można jeszcze zmusić przeciwnika właśnie w tym połączeniu, żeby jeszcze ewentualnie zużył zapa lub coś innego. Więc te arczerki tutaj jeszcze przeżyły i mogą coś jeszcze nakombinować w całym tym naszym rozrachunku, naszym ataku. Więc musicie sobie sami odpowiedzieć, jaki deck ułożycie, czy które zestawienie dla was będzie lepsze. Ale mam jeszcze właśnie, jak to wygląda z zapem. Oczywiście przypominam, że to jest levele turniejowe. Oczywiście tutaj zap nie zniszczył tych dziewczyn, więc zap tutaj jeszcze nam nic nie daje, ale logiem można spokojnie się je pozbyć. Więc jeżeli zap nie zniszczył właśnie łotrzyc, to tak samo nie zniszczy arczerek. Więc mówię, każda karta ma swoje plusy i minusy. Dużym plusem na pewno jest, że
Łotrzy zajmują nam jeden slot i tutaj byśmy musieli na to zestawienie zużywać dwa sloty, więc osoby, które grają rycerzem i arczerkami, mogą się zastanowić nad tym zestawieniem. Ale z drugiej strony też można używać oddzielnie arczerki i używać oddzielnie rycerza. Tutaj musimy całą kartę Łotrzy zużyć, rzucić na mapę, czyli 5 eliksirów nam poleci. Więc ja to porównuję te karty do tych dwóch zestawień. Teraz sami sobie musicie odpowiedzieć, jaki deck chcecie, czy będziecie używać, czy wymienić, więc to już teraz wszystko od Was zależy. A ja sobie na sam koniec, tak jak obiecałem, skopiuję deck i spróbuję zagrać na arence jedną walkę. Tutaj sobie przyspieszę. Przyspieszę sobie właśnie skrzynkę. Ja już wcześniej, powiem Wam szczerze, że podglądałem deki i widzę w topce Heisenberg, to jest ten youtuber, o ile dobrze pamiętam. On ma dosyć ciekawe zestawienie. Skopiuję sobie to na jedynkę. Dosyć ciekawe zestawienie ma. I powiem Wam szczerze, że nie lubię takich za bardzo deków, beczka, tu wszystko jest na strzał. Logiem może mi zdjąć beczkę, logiem może mi zdjąć gang goblinów, princeskę, właśnie łotrzycę, więc tutaj mam wszystko delikatne, wszystko idzie, może iść na zapa, na strzałki, więc nie lubię grać za bardzo takimi dekami, ale zobaczymy, jak mi pójdzie, zagram sobie jedną walkę. Dek, jak się sprawdza, zauważyłem, że na Deckshop Pro również ten deck jest promowany, więc myślę, że tym deckiem może grać więcej osób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I wybaczcie mi, ale ja naprawdę takim deckiem za bardzo się nie umiem poruszać. Zobaczymy. Ups. Muszę to teraz tutaj, on mi zapem to pewnie zjedzie, właśnie zapem mi to zjedzie. Muszę sobie tutaj, dobrze, wybroniłem się, zobaczcie, wybroniłem się. I teraz beczka. Teraz beczka. Tutaj idzie chłopak właśnie z dużym. Oj, mak tam. Ale tutaj ten. No nie udało się. No nie udało się i teraz jeszcze loga przestrzeliłem i to ostro przestrzeliłem. Więc tutaj jestem troszeczkę w plecy. Muszę. Jej, za szybko tego. Za szybko puściłem tego Ice Golema. Wieża. Mam na. Oj, dobrze, nie strzelił. On ma hordę minionów. Więc trzeba będzie pomyśleć dobrze. Zobaczcie, on lustro używa, bo ma 14 levele. On lustro używa na pewno. 14 levele. Teraz trzeba pomyśleć, jak tu to zagrać. Poisona jeszcze nie używałem, więc z Poisonem jeszcze mogę poczekać. Myślę, że nie, teraz Poisona mu troszeczkę zużyję. Poison na pompkę. Ale to chciałem na hordę zachować, tą pomp tego Poisona. Idzie, powiem Wam szczerze, nieciekawy atak. PK 8 level. Zaraz będę musiał się jakoś wybronić z tego. Zobaczymy, czy mi się uda. Muszę princeskę trzymać. No i zobaczymy, jak teraz to będzie. Oj, log. Ładuj się logiem, dobrze. Ale tutaj już poszedł atak. Jejejejej. Dobra, nie. Muszę odwrócić uwagę. Muszę odwrócić uwagę. Jest, dobrze, udało mi się odwrócić uwagę. Udało mi się odwrócić uwagę i teraz tak. On na pewno użyje teraz hordę minionów. Pyk. Ale użył zapa. Niestety użył zapa, jak dla mnie niezbyt dobrze teraz to będzie, bo on teraz na pewno hordą poleci. Maga. Ajajaj, zobaczcie, jak mnie teraz zdjął ostro. Ostro mnie teraz zdjął. No niestety tym deckiem mi nie wychodzi. No już jestem na poison, na jednego strzała w zasadzie i peka. No niestety. Mi się tym deckiem nie udało, będę szukał sobie decków innych do grania, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę dam Wam do myślenia tym filmem, nie chcę Wam powiedzieć, którym, czy macie używać tej karty, czy nie, ale troszeczkę chociaż uruchomić Waszą fantazję, Wasze myślenie do układania własnych decków, do korzystania
z własnych pomysłów na deki, więc mam nadzieję, że troszeczkę zaczniecie sami układać deki, a nie korzystać tylko z deków, które ktoś gdzieś opublikuje, im powie, że tym dekiem się da wygrywać, a później wy biegniecie i mówicie, że przegraliście dwie walki, trzy walki, spadliście tam powiedzmy z którejś ręki i będziecie kogoś wyzywać. To nie jest takie proste grać każdym dekiem, więc ja wam będę się starał troszeczkę podpowiadać z mojej perspektywy, jak to wygląda. Ja będę się zastanawiał nad tą kartą, będę sobie próbował różne deki, bo uważam, że tak jak zawsze na początku, na wejściu nowej karty, dużo osób mówi, że po co, dlaczego karta słaba. A po miesiącu, po tygodniu, po dwóch tygodniach, jak ktoś ułoży bardzo dobry dek i większemu odsetkowi widzów, graczy Clash Royale'a zacznie się tym dekiem dobrze grać, będą naprawdę siedzieć cicho i mówić, że ta karta jest dobrze. Pamiętacie, jak ja o Ice Golemie mówiłem, że karta jest do dupy? Musiałem się publicznie przyznać, że walnąłem wielkie głupstwo, powiedziałem, że ta karta jest teraz tak używana, że bez tej karty niektóre deki by nie istniały. Zacznijcie grać, używać, piszcie w komentarzach, co myślicie o tej karcie, czekam na wasze opinie. Na razie!